Rok pański 1680. Zaczęła mi ten rok, daj Boże szczęście, w Olszówce. Zaraz na początku tego roku doczekaliśmy nowych rzeczy, bo zima, któraż była gruntownie stanęła, zginęła i stało się tak ciepło, tak pogodno, że bydła poszły w pole, puściły się kwiatki, trawę, ziemia wydawała orano i siano. A ja przecie długo deliberował się z siewem. Ale widząc, że ludzie już w pół pozasiewali jarzyny, ja też począł siać. A kiedy jeździł z ludźmi w zapusty, po komendach, po weselach, to takie były gorąca, no, że trudno było zażyć sukni futrzanej, tylko letniej, jako in augusto. Już wtedy zimy nie było nic, tylko deszczyki przechodziły. I owe tedy zboża, in januari osiane, wyrosły tak przed Wielką Nocą? Tak, przed Wielką Nocą, że aż na nich bydła pasano. Przysłał do mnie król jegomość pana Straszowskiego, sługę swego z listami, prosząc solenite rodarowanie wydry, którą chowaną miałem, tak rozkoszną, że wolałbym był partem substancyi mojej dać, niżeli onę, co mią tak kochał. Najpierw dowiedział się tam od kogoś o tej wydrze, że jest tu jednego szlachcica w województwie krakowskim, ale nie wiedziano, jaką mię zowią. I do kogo owe prośby ordynować. Najpierwej tedy pan Koniuszy Koronny pisał do pana Bełchackiego, co potem został wicesergentem krakowskim, żeby dowiedział się, u kogo się taka znajduje wydra. No więc, że to była wydra sławna na całe województwo krakowskie, a potem i na całą Polskę. Dowiedział się pan Bełchacki i dał wiadomość, że u mnie jest. Dopieroż wtedy król jegomość ucieszył się nadzieją, mówiąc, że mnie pan Pasek dawno znajomy, wiem, że mi jej nie odmówi. I przysyła pana Straszowskiego z listem. Co? Przeczytawszy listy, zacudowałem się i pytam. A dla Boga, a cóż to królowi jegomości po tym? A powiedział poseł, że bardzo król jegomość żąda i prosi. Posłałem tedy do browarnego arendarza, no Żyda, żeby rękawa wydrzanego przysłał mi, który jak przyniesiono, kładę mu na stół i mówię, a toż właśnie masz prędką ekspedycją. Uf, patrzy. Nie, a żywa to tu ma być. Pieszczona, o którą król jegomość uprasza. O,
Marzylan, tak? Pieszczola, o którą król jegomość uprasza. Ja tedy, pożartowawszy, już ją musiał prezentować. A że jej nie było w domu i tam się gdzieś włóczyła po stawach, napiwszy się, wódki. No. A. Poszliśmy. Poszliśmy na łąki. Robak! 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 Począłem wołać ją jej przyzwiskiem, bo się Robakiem nazywała. Robak! Robak! Robak, Robak, wyszła mokra z trzciny, poczęła się koło mnie łasić, a potem i poszła za nami do izby. Zdumiał się Straszewski. O, jakże to król tego nie ma kochać, kiedy to tak łaskawe. Odpowiem ja. Wasz sama tylko łaskawość widzisz i chwalisz, ale dopiero bardziej chwalić będziesz, kiedy obaczysz cnoty. Poszliśmy nad staw. Stanąwszy na grobli i mówię: Robak! Robak! Trzeba mi ryb. Ryb dla gości. Chuj w wodę! To wydra poszła! Wyniosła najpierw płocicę. Drugi raz kazałem. Wyniosła szczupaka. Małego. Trzeci raz. Trzeci raz. Wyniosła półmiskowego szczupaka. Trochę tylko na karku obraziszczy. Straszowski się za głowę porwał. A dla Boga, co to ja widzę? Mówię tedy, każesz waś więcej nosić? Bo ona póty będzie nosiła, póki mi nie będzie za dosyć. I trzeba rybce brana nosi ona, bo ją sieć nic nie kosztuje. A już wierzę, wierzę, jak jej widzę. Gdyby mi kto powiedział, nie wierzyłbym. Rzecz jest Straszowski. Odjechał, pokazałem mu wszystkie umiejętności, które były takie. Najpierw ze mną sypiała w pościeli. Była tak ohędożna, że nie tylko w pościeli źle nie uczyniła, ale i pod łóżkiem. Ale i pod łóżkiem nic, no. Ale poszła do jednego miejsca, gdzie stawiano skorupkę, to tam dopiero odprawiła swój wczas, no. Druga
stróż taki w nocy? Zachowaj do łóżka przystąpić. No chłopcu ledwie pozwoliła z butów mnie zzuć, a potem już nie ukazuj się, bo narobiła wrzasku takiego, że się musiał obudzić, choćby najtężej spał. A kiedym był pijany, to ona po piersiach deptała, wrzeszcząc tak długo, że obudziła, gdy się kto koło łóżka przechodził. A w dzień spała tak. Rozwaliwszy się gdziekolwiek, że choć ją na ręce wziął, to oczów nie rozdzieliła. Tak bestia konfidowała człowiekowi. A surowej ryby, surowego mięsa, to nie chciała jeść. Nawet kiedy w piątek albo w post uważano jej kurcze lub gołębie, a nie włożono pietruszki i nie dano tak, jak jej należy, to nie chciała jeść. Rozumiała też tak, jak owo i pies. Nie daj ruszać, gdy mnie kto poszarpnął za suknią, a rzekłem rusza, to skoczyła z krzykiem przeraźliwym, szarpała za suknią, za nogi robak! Robak! Ach, się równo ze psem! Równo ze psem! Którego też jednego tylko kochała. Zwał się Kapreur, niemiecki, kosmaty. I u niego się wszystkiego nauczyła inszych sztuk. Z tym psem miała tylko komitywę, że to był izdebny i w drodze bywał z Neuwespu. Inszych psów nie lubiła. Jak który do izby przyszedł, to zaraz go wycięła, choćby był najroślejszy hart. No. Przyjechał do mnie pan Żarowski, Stanisław. Ba! Aha, ba! Po prostu wespół ze mną jadąc wstąpił do mnie. Byłem mu rad. O, wydra też, że mnie 3 dni nie widziała. Chodź. Przyszła do mnie. Nie mogła się nacieszyć, naigrać. Miał z sobą gość harcisę piękną i rzecze do syna. Samuelu, trzymaj tę harcisę, żeby tej wydry nie zajadła. Odpowiem ja, nie turbuj się, waż. Nie da sobie to zwierzątko krzywdy uczynić, choć małe. Aż on rzecze, co maś, żartujesz? Ta harcisa wilka się chwyta. Liszka jej tylko raz ziewnie. Poradowawszy się mnie, wydra ubaczyła psa. Niedomowego. Przyjdzie do owej harcisy i patrzy na nie. I harcisa też. Obeszła ją dookoła i powąchała jej w nogę. Zad nią odstąpiła się. I poszła. Ja myślę, no, to już nic nie będzie czyniła. No. I jeno, cośmy o czymsi poczęli mówić, aż wydra znowu wstała, co mi się była kładła pod nogami i idzie cicho po podławiu. Zajdzie jej znowu z tyłu, kiedy ją wytnie przez łydkę, harcisa skoczy za drzwi, wydra za nią. Harcisa za piec, wydra za nią. A kiedy widzi, że nie ma gdzie uciec, chce wskoczyć na stół. W okno uderzyć, aż ją Żarowski za nogi uchwycił. Dwa kieliszki jednak szlufowane z winem z kukula. A potem, jak ją wypuszczono, nie pokazała się do pana, choć nie pojechał, aż na zajutrz po obiedzie. To się i tak wszędzie wsi bali.
Ale i drodze. Jeno jej pies powąchał, a ona skrzeknęła przeraźliwie. Pies zaraz uciekł. Wielka była z nią wygoda, kiedy w post. Bo jak to u nas osobliwie w tym kraju. Przyjedziesz do miasteczka, spytasz. Dostanie tu ryb kupić. Ryby kupić. Ryby. Tu. Tu ja kupić ryb. A to się jeszcze dziwuję. A skąd ci by się tu wzięły? Nie znamy ich. To jadąc gdziekolwiek, mimo rzekę, staw. A sieci nie było. No, zsiadł się trochę z woza. Robak. Robak! Trzeba mi ryb, no. Ryb! Hul! Hul w wodę! To robak poszedł, wyniósł. Jakie ryby ta woda miała, jedne po drugiej. Już bym tam nie potrzebował przebierać, jako w domowym stawie, tylko co przyniosła, to bierz, no. Oprócz jednej żaby. Bo i te często nosiła. To i ja, i czelacz mieli się dobrze. A czasami gość pożywił się, jak się to trafia, w jednej stanąć gospodzie i kilkom gości. To się dziwowano. A ja ryb kazał szukać w tym a tym mieście, a nie możono nic dostać. Wielmożny pan gdzie dostał ryb zacnych? To ja im powiedział, że... Gdzie? No gdzie? A w wodzie! Nawet w mięsny dzieńcze czasem to czelać. Ej! Dobrodzieju! Dobrodzieju! Rzucają się tu ryby w tym stawie. Niech wydra idzie. Tom poszedł z nią, bo ona za nikim oprócz mnie nie chciała iść. To wyniosła. Jeżeli dobra ryba, jako to szczupak, okoń rosły, to ja sam jadł. Nie tylko czelać, bo ja najlepszej mięsnej potrawy gotów odstąpić dla dobrej ryby. W tym znowu było uprzykrzenie, że gdzieś jechał, to się dziwowano. Ludzie kupami schadzali się, jakby to co z Indyi przywiezionego. Osobliwie w Krakowie. Kiedy jechałem przez ulicę, to różnych ludzi wyprowadziła mnie z Krakowa tupa. Jednego czasu byłem u wujecznego mego pana szczęsnego Chociwskiego. Był też u niego ksiądz Trzebieński. Pochwalony i usiadł podle mnie za stołem, a wydra leżała podle mnie na ławie. Objadła się. Spała w znak, rozwaliwszy się, bo to był jej najmniejszy zwyczaj w znak leżeć. Ksiądz, posiedziawszy, zobaczył wydrę. I rozumiejąc, że to rękaw, porwie wydrę, chcąc obejrzeć. Wydra, przebudzona, zaskrzeczy okrutnie, uchwyciła go za rękę i ukąsiła. Księdza w rękę? Robak, do siebie, no. Poszła. Księdza w rękę. Ksiądz z bólu i przestrachu zemdlał. Nie. I ledwie się go dotrzeźwiono. I kiedy już Straszowski
widział owej wydry qualitates, przymioty, obaczył też insze myślistwo, jako to. Zwierzyniec ptaszy, który miałem zbudowany, krakami drutowymi nakryty, a w nim ptastwo. Omnis generis, wszelkiego rodzaju, jakie tylko mogło się znajdować w Polsce. Gniazdka robiło i lęgło się na drzewkach tam posadzonych. No nie tylko to ptastwo, co może być w Polsce, ale insze, cudzoziemskie, cokolwiek mogłem przybrać i skądkolwiek zaciągnąć. Zawsze też miałem bardzo dobre jastrzęby, drzemliki, kobuzy, kruki, co do berła chodziły i kuropatwy pod nimi olegały, a zająca zalatywały jak raruk. Wszystko to ptastwo praktykowało swoją powinność. Straszowski był na ten czas, kiedy ptaszki na gniazdkach i kiedy jest ich generacją, wylot, widział wszystko, że mnie ptastwo słucha. O, widział, że na gnieździe da się pogłaskać. Widział kuropatwy tam wylężone i stadami swoje potomstwo wodzące na zawołanie, tak jako kurczęta do sypania ziarn idące. Pojechał do króla i wszystko to, co widział, powiedział. I ledwie co Straszowski przyjechał i uczynił relacją. Relacją. Wzięła króla taka chęć. Nie może być. Nie może być, tylko jedź znowu, a przewozisz jakimkolwiek sposobem, bylem wydrę miał. Listy znowu do mnie popisano, pytając, co sobie ją za nie każe dać. Pan koniuszy koronny pisali, prosząc, dla Boga, już że się nie wymawiaj. Wolisz dać i zbyć kłopotu, bo pokoju nie będziesz miał, gdyż król i chodząc, i jedząc, i śpiąc, nic tylko o tej wydrze myśli. Przyjechał na odwrót Straszowski. Listy oddał. Powiada jako król wdzięczen obietnicy wydry. Obietnicy wydry, bez której tęskni i prosi, mówiąc quicito dat bis dat, kto prędko daje, dwakroć daje. W listach piszą co obietnice srogie. Straszowski mi powiedział, że chciał król posłać pieniędzmi ukontentowanie, ale koniuszy powiedział, miłościwy królu, darmo tam pieniędzy posyłać, bo ich nie wezmą. Posłał wtedy król do Jaworowa po dwóch koni tureckich, żeby ich mi przyprowadzono. A konie tam bardzo bogate. A kazał je oddać z wsiadaniem bogatym. A ja powiedział, że nie tylko koni, ale i pieniędzy nie wezmę. Bo bym się tego wstydził. Za taki podarunek, takie odbierać honoraria.
Wyprawiłem ją wtedy na nową służbę. Niewdzięcznie bardzo akceptowała tę wyprawę na nową służbę, piszcząc, wrzeszcząc w klatce, kiedy przez wieś jechali, ażem poszedł do izby, nie chcąc słuchać tego, co jej żal było. W drodze, jadąc, gdzie upatrzyli wodę, wypuszczali ją dla ochłodzenia i ucieszenia swojej natury. Po staremu i to nie pomogło. Było pisku, wrzasku, podostatku. Stęskniło się to i zlikczemniało. Przywiedli królowi jako sowę odętą. Niezmiernie król rad widząc mówi: ach, ach, stęskniło się to, ale się to obaczy. Komu ją każą pogłaskać, to go wydra za rękę. Król rzecze do królowej: Marysieńku, Marysieńku, odważę się ja pogłaskać ją. To królowa perswaduje, żeby nie chać, aby nie ukąsiła. On przecie usiadłszy pole niej, jak ją znowu na łóżko posadzono, do niej z ręką powolej: to sobie będę miał za dobry znak, jeżeli mnie nie ukąsi. A jeżeli też i ukąsi? O to mniejsza. Pisać tego nie będę po gazetach. Pogłaskał ją tedy. Przychyliła mu się. Jeszcze bardziej się król udelektował, że jej więcej począł ją głaskać, a potem jej jeść kazał przynieść. I tak ci dawał jej po kawałku, po kawałku, po kawałku, a ona jadła, nie jedząc, na owym złotogłowie. Już tam chodziła po pokojach coraz swobodniej. Było aż wtedy 2 dni. Ustawiono jej wody w naczyniach wielkich. Napuszczano tam rybę, kraków. No to się cieszyła, wynosiła. Król rzecze do królowej: Marysieńku, Marysieńku, nie będę ja jutro jadł ryby, tylko co mi ta wydra łowi, no? Pojedziemy na Pan Bóg jutro do Wilanowa i tam ją będziemy próbować, no, jeśli się tam nie pozna z rybami. Napisałem wtedy Pan informację, Jarkusz, jako z nią mają postępować. I to też napisałem, żeby jej nigdy nie wiązać za obrączkę, ale podle obrączki za szyję. Dlatego, że u wydry grubsza jest szyja, niżeli głowa, to choćby najciaśniejsza obrączka, to się zaraz przez głowę zdejmie. Tak się stało. Uwiązali za obrączkę. Wydra zdarła z siebie obrączkę i z dzwonkami wyszło. Łaziło to po wschodach przez noc, że i wyszło jakoś na dwór, jak to w tęskności. Nauczyło się u mnie chodzić, gdzie chciało, bobrować sobie po stawach, po rzekach, po kojej się podobało, wedle swojej natury, i przyjść wedle zwyczaju do domu. Ścieżkami tam gdzieś wyszedłszy, błąkało się, nie wiedząc, gdzie się obrócić, skoro rano spotkał ją dragon, nie wiedząc, czy chowane, czy dzikie, uderzył berdyszem. Zabił. Wstaną. Wydry nie masz! Wołają, szukają. Rozesłano po mieście i z prośbą, i z groźbą, kto by się ważył, znalazł, czy nie oddał. Aż idzie Żyd podróżny, Pińczowski, a dragon za nim już to po zapłatę za skórkę. Co to masz, Żydzie? Spyta go Szwajcar. A Żyd w kieszeni trzyma rękę. Zajrzy mu pod suknią, aż skórka słomą napchana. Wzięto zaraz i Żyda, i dragona, i przyprowadzono przed króla. Spojrzy król na skórkę, zatka oczy jedną ręką, drugą ręką porwie się za czuprynę, pocznie wołać:
Zabij, kto w Boga wierzy. Zabij. Konkluzum uchwalono, żeby wtrącić do wieży. Przyszli do króla księża biskupi. Spowiednicy prosili, perswadowali. Nie, no nie, nie zasłużył śmierci. No ignorancją, ignorancją zgrzeszył. Ledwoć wymogli, że nie kazano rozstrzelać. I tak one srogie pociechy obróciły się w wielki smutek. Bo król przez cały dzień i nie jadł, i nie gadał z nikim, a wszystek dwór jak poważony. Tak ci i mnie zbawili tak kochanego zwierzęcia. I sami się nie nacieszyli, a jeszcze sobie turbacyli przyczynili. W tym roku pańskim 1680 stanęło rozgraniczenie nieszczęśliwe z Turkami o Podole. Do Gdańska chodziłem dwiema szkutami. Stanąłem 9 dnia, bo woda była donośna i cicho. Przedałem pszenicę jegomości Tynfowi za złotych 160. Ja wróciłem do domu lądem, a statki stanęły u pala w niedziel 6. Tegoż roku, 17 oktobris, zgorzały gumna smogorzowskie, bo u kowalów zapaliło się. Wiatr był w ten czas srogi, prosto na gumno. A potem się i stodoły, i sterty, i brogi zapalały. Co jest wola Pana Boga? Dominus dedit, Dominus abstulit. Pan dał, Pan wziął. Woo!